2016 roku Senat Rzeczypospolitej debatował nad wyborem patronów na następny rok. Znany aktor, reżyser i polityk Jerzy Fedorowicz zgłosił kandydaturę jednego z najwybitniejszych polskich poetów, Bolesława Leśmiana. Jerzy Fedorowicz wsparł swój wniosek recytacją ballady Dziewczyna Bolesława Leśmiana. Ale ani wniosek, ani recytacja nie zrobiły na większości senatorów z partii rządzącej żadnego wrażenia. Wniosek został odrzucony. W tej sytuacji, już absolutnie nieformalnie, postanowiliśmy sami celebrować pamięć autora najpiękniejszych orytyków w literaturze polskiej. Nasz projekt, Leśmian, a jednak czytamy, będzie miał kształt wideoklipów, w których zaproszone osoby będą czytać wiersze Bolesława Leśmiana. Będziemy także zachęcać wszystkich zainteresowanych, aby przesyłali swoje nagrania ulubionych wierszy poety do Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Powstanie także osobny kanał na YouTubie, gdzie będziemy gromadzić wszystkie nagrania wideo. Na zakończenie projektu odbędzie się niecodzienny happening oraz powstanie film z wszystkich wydarzeń związanych z projektem. Jako że pomysł uczczenia rocznic związanych z Bolesławem Leśmianem wyszedł od senatora Jerzego Fedorowicza, zwróciliśmy się do niego, aby wziął udział w naszym przedsięwzięciu. A nawet więcej, poprosiliśmy go, aby przyjął patronat nad projektem Leśmian, a jednak czytamy. Niedługo potem przyszedł list sygnowany przez przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu Rzeczypospolitej, senatora Fedorowicza, w którym przeczytaliśmy: objęcie patronatem tego cennego przedsięwzięcia będzie dla mnie prawdziwym zaszczytem. I dalej czytamy, że senator Fedorowicz z radością włączy się w działania związane z projektem. To dla nas prawdziwy zaszczyt i ogromna frajda, że możemy w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury wspólnie celebrować pamięć i twórczość Bolesława Leśmiana. Z nieskrywaną radością informuję, że projekt Leśmian, a jednak czytamy, rozpoczyna klip z wierszem Ludzie w interpretacji senatora Jerzego Fedorowicza.